Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jest jeden z tych dni, kiedy jest tu mniej chińsko, a ten poziom jest ciutkę wyższy. Bowiem moi drodzy, dziś mamy Playmobil. A no właśnie, z racji tego, że niebawem, jeszcze w sierpniu wychodzi Playmobil film, no tutaj Blue Ocean wydawnictwo wydało właśnie wydanie specjalne oficjalnego magazynu Playmobil film w cenie 14,99. No ciut wysoka cena, bym rzekł, jak na Playmobile, ale nie zapominajmy, że jesteśmy tu zasypani gratisami. Jakimi? O tym powiem wam już za sekundę. Jeszcze w woli ścisłości, moi drodzy, tutaj Playmobil film. No ja myślę, że ten film się udam. Zobaczymy, jak będzie on wyświetlany u mnie w mieście, bo jeżeli nie będzie u mnie w mieście, no to pewnie gdzieś tam z poślizgiem się udam, bo zobaczymy, jak będę, że tak powiem, stał z czasem. Natomiast oczywiście mam wobec tego filmu przeogromne oczekiwania. Nie zapominajmy, że cały Klockozaur, czyli mój bazowy kanał, poniekąd więc Klockograł, czyli kanał gamingowy również, a więc i WTF Klock, powstały dlatego, że wyszedł Lego Przygoda, bo gdybym ja tego filmu nie obejrzał, nie czepłoby mnie tutaj ta fala sentymentu po obejrzeniu tego filmu. Gdyby on nie był dobry, przypuszczalnie, moi drodzy, dziś byśmy się nie znali, a na YouTubach by mnie nie było. Nie dlatego mam oczywiście wysokie wymagania wobec Playmobil filmu, natomiast mam pełne przekonanie, przynajmniej, że twórcy Playmobil filmu mają tą świadomość, że to ma być taka ich trochę odpowiedź, może nie na Lego Przygodę, ale dokładnie ma to działać tak samo, jak Lego Przygoda no podziałała chociażby na mnie. Więc myślę, że podchodzą naprawdę na poważnie do tego filmu i naprawdę, że no, szczególnie, że mamy dwie części Lego Przygody, mają wyznaczoną poprzeczkę i co trzeba zrobić, by było dobrze. No, choć na pewno będzie im ciężko, bo no, dla mnie przynajmniej film Lego Przygoda 1 był filmem ponad nasze czasy, to zdecydowanie. Każdy się spodziewał standardowej bajki, a tu bach. Ale dobrze, moi drodzy, nie spotykaliśmy tu, by rozmawiać o Lego Przygodzie, bo o tym rozmawiamy na moim bazowym kanale, w sensie nie teraz, kiedyś, nieważne, moi drodzy. Dostajemy Playmobil film, oficjalny magazyn, jak już powiedziałem, za 14,99. Natomiast w jego cenie, w cenie 14,99, dostajemy nie tylko gazetkę, ale i, no właśnie, album na naklejki. Choć, moi drodzy, ja go gdzieś widziałem zupełnie osobno, po prostu sprzedawanego tak. Mam takie wrażenie, że właśnie u mnie w kiosku, znaczy mam, no miałem go w rękach, więc jest coś takiego w kiosku. Dostajemy więc album, który jest również właśnie na naklejki, nie zapominajmy o tym. Dostajemy figurkę, ponoć to jest Starly kuzyn Geeka, który pojechał na Anglii dorabiać. Nie wiem, co on tam robi w tej Anglii, jak dorabia, no ale kurczę, jego strój, no może zaraz do tego, że tak powiem, dojdziemy, chociaż dojdziemy to chyba złe słowo w tym wypadku, kto tam brodaty kuzyn robi. No i paczkę naklejek, moi drodzy, musicie wiedzieć, że od wydawnictwa Blue Ocean otrzymałem cały pak naklejek, cały taki pakiet startowy z 10 saszetkami, natomiast nie chcę was tu dziś zanudzać, saszetki, naklejki otworzymy sobie jutro. No właśnie, pewnie się kapliście, że dziś sobota i odcinek na WTF-ie. No właśnie, moi drodzy, jest to odcinek specjalny, po prostu stwierdziłem, że też podzielę naklejki na dwie części, żeby nie otwierać 11 paczek naklejek, nie robić z tego półgodzinnego filmu. Także, moi drodzy, naklejki wraz z albumem idą sobie na jutrzejszy filmik, tylko powącham. No, moi drodzy, tyle powiem. Dla samego zapachu warto to rozważyć, taki szybki przegląd, a dokładny przegląd zrobimy sobie jutro. Ten typ mi się podoba, taki plażowy, fajny, a jak wiecie, ja takie klimaty lubię. Co to, gwiazda śmierci? Dobrze, moi drodzy, no wygląda ciekawie, ciut bardziej ubogo niż Lego Przygoda, w sensie bardziej naciupciane tu jest tych miejsc na naklejki, a mniej jest miejsc na jakieś opowiastki i tak dalej, wprowadzania, a być może po prostu zrobione to specjalnie, ponieważ jesteśmy przed filmem znacznie i no po prostu musimy poznać film dopiero, a nie by wszystko opowiadać tu w książeczce. A tam odłożyłem na bok, natomiast moi drodzy, zajmijmy się tym, po co zebraliśmy się tutaj dziś, moi drodzy. No tak jak mówię, oficjalny magazyn, mamy tutaj zabawkę Wikinga, mamy plakaty, no i mamy komiksy, moi drodzy. Wszystko oczywiście utrzymane jest w klimacie, w temacie Playmobil filmu, no mam nadzieję, że to też będzie w Playmobil filmie, co tutaj pokazują. Mamy opis bohaterów, czyli jakieś wprowadzenie już mamy do filmu, no i można się spodziewać, że film będzie to podobnie jak Lego Przygoda, co uważam akurat za dobre, połączeniem świata zdjęciowego. O, paszport Polsatu nawet, no proszę, jest paszport Polsatu i od razu plus 10 oglądalności do kinomaniaków w Polsce. Natomiast pytanie, na ile to jest spoiler, boję się, że to jest duży spoiler, tego komiksu nie będę czytał.
czytał. No i w pewnym momencie przenosimy się do świata, no widzicie, bezpośrednio świata rysowanego, świata komiksowego. Tu dokładnie jest to przejście narysowane. Ja się boję, że to jest dosłowny spoiler, dlatego nie chcę tego czytać, by na filmie nie mieć kuku. Jak widzimy, komiks jest rysowany świetnie. Mi się ta kreska, w ogóle ten styl bardzo podoba. Nawet już mówiłem to kiedyś, niestety, chyba nawet ciut bardziej niż w Lego. Prócz komiksu, który jest jakże długi, no ciekawi mnie jego właśnie zbieżność z filmem. Mam nadzieję, że to absolutnie jest oczywiście jakiś odbieg od filmu, że to jest jakaś, tam wiecie, spin-off, ale mimo wszystko, jeszcze raz powtórzę, nie będę go szukał na wszelki wypadek. Mamy również już Playmobil film zestawy, nawet jest opis, że w sierpniu 19 premiera. Spójrzcie, mam już zaprezentowane zestawy właśnie z tegoż filmu. Rex Dasher ze spadochronem, to będzie taki pewnie James Bond. No ciekawe, szczególnie ten food truck, no i to autko się fajnie zapowiada. Raczej poza, wow, piękny plakat, tak jak mówiłem, James Bond. Raczej poza moim zasięgiem budżetowym, ale moi drodzy, who know, jak to mówią Amerykany. Mamy tu takiego R2D2 po roku w Rosji, Dasher sobie spada, ma fajną brykę, no ewidentny James Bondes. Oczywiście labiryntiki to jest też to, co zawsze dostajemy. Jest również tutaj jakaś, no, podruba bym rzekł, ale no, nie podruba, Jabba the Hutt. Sami spójrzcie. A jeżeli nie pamiętacie, jak wygląda Jabba Ducha, no to wejdźcie sobie na mój kanał gamingowy, gdzie gram w Lego, w Lego Star Wars Complete Saga i tam zobaczcie, jak wygląda Jabba Ducha. Oczywiście w narożniku będzie odnośnik. Moi drodzy, dalej mamy komiks, bo to jest jeden komiks. Widzimy, że będziemy po krainach skakali grubo. Teraz przed tym jakieś piraty były, teraz znowu wróżki. Naprawdę myślę, że wiedzą, co robią. Mają już dobry przykład, więc nie spartolcie tego Playmobil. Bardzo bym chciał, by było fajnie jak z Lego przygodą. I znów wracamy do świata realnego. Najgorszą wersją by było, tylko gdyby to było, wiecie, cały film opowiedziany tak w wielkim skrócie tutaj, ale żebym tego nie chciał, tak czy siak, mówię, rzucę na to okiem dopiero po obejrzeniu filmu. Nie mamy tu zapowiedzi żadnego kolejnego numeru Playmobil film, a troszkę szkoda, bo plotki gdzieś słyszałem, że będą w ogóle saszetki z figurkami, tak, dostajemy je tutaj, że będą takie saszetki osobno, zobaczymy, natomiast nie mamy zapowiedzi kolejnego numeru, też troszkę dla mnie szkoda. Oj nie. Dlaczego ktoś tak postanowił zepsuć na starcie? No dobrze, może nie będzie tak źle, moi drodzy, może nie będzie tak źle. Zajmijmy się jednak teraz saszetą, no właśnie, saszetą dość wyjątkowo grubym, nawet jak na Playmobil, polybagiem. Otwórzmy sobie, całkiem ciekawy typ. Playmobil są to już klocki, tak jest, sami określają siebie nawet jako klocki, więc ja też będę je nazywał klockami, dlatego też będą na tym kanale. Już nie raz, nie dwa, nie trzy udowodniły, że są klockami dobrymi, więc absolutnie już tu nie musimy zajmować się badaniem ich jakości. Absolutnie nie, to już mamy dawno za sobą, to już tylko i wyłącznie się nimi bawimy i cieszymy, tak jest, moi drodzy. No i tutaj cieszymy się tym panem, który wita nas w takim oto negliżu, tak? No ponad jest to kuzyn broda tego geka. No całkiem ciekawe majciochy. Spójrzcie, jak ładnie narysowane tutaj te majciochy ma pod spodem. Jakieś wełny o skórze, skórzej wełny, miałem powiedzieć. Wiecie, o co chodzi. Ciekawa figurka, no bo spójrzcie na tu tatużale. Tatużale ze statkiem są super, nordycki jakieś te fajne, no tutaj ten kolor, a to jest przepaski, miałem powiedzieć, że kolorowy tatużal, ale nie, no spójrzcie, przepaski, nie, no naprawdę fajnie, ciekawe, ten wątpię, by ten pas mu się ściągał, no i oczywiście złoty kajdan na klacie, no czyli to jest raper jakiś, moi drodzy, bez dwóch zdań to jest jakiś raper, czekajcie, próbujemy mu, o, tutaj, o, tak działa, bez brody już tak nie wygląda popisowo. Moi drodzy, co tu dużo gadać, bez brody to już, no takie dziecko z niego trochę się zrobiło, moi drodzy, no ale tak to zawsze bywa w życiu. Dobra, wracamy mu brodę, no mówię, bez absolutnie porównania, bez porównania, o czym my tu mówimy, dlatego wracamy mu tę brodę absolutnie, żeby znów wyglądał jak mężczyzna. Dobra, ma tą brodę, no teraz taki typowy blondynek, można by rzec nawet taki, wiecie, trochę germański Thor, no bo wiecie, ten blondynek, te majty, chociaż tak tu wygląda jak pampers, więc nie, może faktycznie zrezygnujmy z tego pampersa, choć nie na długo, bo cóż, mamy tu tylko pelerynę, którą, spójrzcie, jak fajnie wykonano, te włosy, ta wełna, ta skóra wełna jest bardzo ładnie odwzorowana, no i cóż, narzucamy my ją tutaj,
O, tak to nam wskakuje i spokojnie, to jest solidne. Jeśli się o to boicie, to jest solidne, to wam gwarantuję. Natomiast co mnie trochę boli, że nie możemy w tym momencie... Nie, możemy, dobra. Tylko, że mam wrażenie, że jak chowamy całkowicie dłoń, to nam druga trochę wychodzi. Ale nie jest to jakiś taki nie wiadomo jaki minus. Tak on wygląda. Ma on również tutaj na łapska. Właśnie na co to jest? To jest na łapska. Dobrze. Tylko jak my to wkładamy? Chyba tak my to wkładamy. Czekajcie. Okej, okay, wlazło, fajnie. Drugie będzie właziło. Teraz tamte tatużale trochę żeśmy zasłonili. Okej, okay, tutaj nic się nie dzieje, no bo spójrzcie tu, akurat jeszcze fajnie widać. No też, bardzo ładnie wykonane. No ale to już Playmobil nas do tego, tak powiem, przyzwyczaił. Ma on również taki garnek na głowę z rogami, co ponoć było mitem, bo ponoć wcale ci nordyccy wojownicy nie mieli rogów, ani nawet nie do końca ponoć mieli brody. No to jest taki po prostu mit, taka wizja, trochę jak z westernem. Chodziło o to, że po prostu w walce ktoś mógł ich chycić za ten róg czy brodę i no, trzymał gościa, bo łatwo wtedy gościa ściąć czy cokolwiek. Także ponosek nie było. Tarcza, oczywiście jakość wykonania pierwsza klasa. On będzie, kurczę, bo na obrazku niby jest leworęczny, w sensie w lewym ręku trzyma topór, a u mnie będzie jednak praworęcznym, prawicowym tutaj wojownikiem. No i cóż, znów dostajemy od Playmobil bardzo fajną figurkę. Jakże świetnie nada się gdzieś do mojego miasta. Pamiętacie, że premiera już wkrótce, trailer ostatnio polecał. Aczkolwiek Playmobil chyba w takim tempie przybywają dzięki właśnie Blue Ocean do mojej kolekcji, że chyba będę musiał stworzyć im o całkiem osobne miasto. Bardzo fajna figurka Wikinga. Jeżeli w ogóle jesteście fanami Wikingów, to w ogóle chyba warto się nad nią pochylić co do zasady. Jeżeli jesteście jakby entuzjastami Lego znów Playmobil filmu, no to chyba również warto zwrócić na nią uwagę, bo takiej figurki nie dostajemy co dzień. Fajne gadżety, no naprawdę uważam, że no ciekawa sprawa i znów Playmobil dodaje kolejny grosik, kolejny plusik do swojego wizerunku w mojej głowie. Właśnie oto tą figurką. Moi drodzy, Playmobil film, magazyn już w kioskach, 14,99 plus naklejki, plus album na naklejki, naprawdę sporo tych gadżetów, fajna figurka, warto zwrócić więc na nią uwagę. Wam dziękuję za kolejny wspólny film i pamiętajcie, że już jutro przyjrzymy się albumowi oraz naklejeczkom z tejże serii. Dziś bardzo wam dziękuję, wpadajcie na inne Playmobile, które u mnie były, albo chociażby porównajcie sobie, jak właśnie Playmobil do Lego, było takie porównanie. Wam dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Bye!